Dobry wieczór Państwu. Miło mi Państwa powitać na moim już trzecim wykładzie w Kościele Wszystkich Świętych. Dzisiaj będę mówił o Unii Lubelskiej, a właściwie również o dosyć trudnym okresie dochodzenia do zawarcia Unii między Polską a Litwą. Unia została formalnie podpisana dnia 1 lipca i stanowiła ukoronowanie bardzo długotrwałego okresu, trwającego od 1385 roku. W okresie tym, a więc między 1385 a 1569, dochodziło wielokrotnie zarówno do zbliżeń między państwem polsko-litewskim, jak też i do rozbieżności, a momentami nawet i do wrogości pomiędzy tymi obydwoma organizmami politycznymi. Dla ukazania przyczyn zarówno zbliżania się obu państw, jak i rozchodzenia się dróg, należałoby się cofnąć aż do tak zwanej Unii w Krewie, zawartej właśnie w 1385 roku. Polska historiografia jest w tym wypadku całkowicie zgodna i uważa, że do zasadniczych przyczyn, które skłoniły Polskę i Litwę do zawarcia tego aktu prawnego, należała agresywna polityka zakonu krzyżackiego, skierowana od XIV wieku tak przeciw Litwie, jak przeciw Polsce. To z kolei skłoniło panów krakowskich w latach 80. wieku XIV do ofiarowania tronu polskiego, a przedtem jeszcze ręki Jadwigi Królowej Polski, Jagielle Wielkiemu Księciu Litewskiemu. Pierwotnym warunkiem był oczywiście chrzest Jagiełły, następnie chrzest Litwy. Drugim z warunków było włączenie Litwy do państwa polskiego. A więc w świetle prawa międzynarodowego aktu w Krewie w żadnym wypadku Unią nie należy określić, dlatego używam sformułowania tak zwana Unia. Należałoby się zapytać, dlaczego Jagiełło zgodził się na tak sformułowane warunki. Otóż zadecydowały o tym dwa czynniki. Pierwszym z nich, to na co zwrócił uwagę już Stanisław Kutrzeba, to istnienie prawa patrymonialnego na Litwie. W myśl zasad tego prawa Wielkie Księstwo Litewskie było po prostu własnością Wielkiego Księcia i jego rodziny. Stąd też nic dziwnego, że akt w Krewie sygnowało ze strony litewskiej tylko kilka osób, przede wszystkim Jagiełło i jego bracia. Wszyscy pozostali mieszkańcy Litwy nie mieli w tej kwestii nic do powiedzenia. Dlaczego w takim razie Jagiełło zdecydował się na taki hojny podarunek dla Polski? Historycy zwracają uwagę na to, że Jagiełło nic nie tracił, a wręcz przeciwnie, zyskiwał. Zyskiwał tron Polski, którego miał nadzieję zostać dziedzicznym monarchą. A czy tracił Litwę? No nie tracił, bo miał być władcą dziedzicznym w Polsce i pozostawał władcą dziedzicznym Litwy. Można powiedzieć, że to wszystko było w tej samej marynarce, tylko w dwóch różnych kieszeniach. Tak obrazowe porównanie. Zapoczątkowany w Krewie związek między Polską a Litwą miał od początku jednak swoich oponentów, przede wszystkim oczywiście na Litwie.
Wspomnę jednak najpierw o pewnych korzyściach, które akt krewski dawał również Litwinom. Dwa lata później, w 1387 roku, Władysław Jagiełło, bo już teraz można nazywać władcę Polski Władysławem, bo już po chrzcie, przedtem był tylko Jagiełłą, wydał dla panów litewskich i bojarów przywilej, no, który w tej chwili dla nas może być taki dosyć humorystyczny, ale to była sprawa poważna. Mianowicie pozwalał panom i bojarom litewskim zawierać związki małżeńskie bez pytania o zgody Wielkiego Księcia. To jest taka ilustracja, na czym polegało prawo patrymonialne na Litwie właśnie w tym czasie. Jednak dość szybko osoba, która w imieniu Jagiełły sprawowała władzę na Litwie, a więc jego brat stryjeczny Witold, stanął na czele opozycji litewskiej. No, w większości społeczeństwa litewskiego, panom i bojarom, nie podobała się jednak idea polegająca na tym, że Litwa jest włączona do Polski. W tym czasie zresztą Witold zaczął wyraźnie prowadzić własną politykę wobec zakonu krzyżackiego. Tak się działo aż do roku 1401, kiedy to została zawarta pierwsza właściwa unia między państwem polskim i litewskim, właściwa z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Chodzi o Unię Jańską z 1401 roku. Obie strony poszły wobec siebie na ustępstwo. Co skłoniło do ustępstw obie strony? Zadecydował o tym jeden czynnik, mianowicie osłabienie pozycji tak Wielkiego Księcia Witolda na Litwie, jak Władysława Jagiełły w Koronie. Witold próbował prowadzić pod koniec wieku XIV ekspansywną politykę na odcinku wschodnim, jednak polityka podniosła klęskę, można powiedzieć taką wielką klęskę. Jej symbolem był rok 1399 i klęska wojsk litewskich, wspomaganych zresztą przez posiłki krzyżackie w bitwie z Tatarami nad rzeką Wolsklą. W tym samym roku zmarła w trakcie połogu królowa, a właściwie król, Jadwiga Andegaweńska, późniejsza Jadwiga Święta. Tylko ona miała dziedziczne prawa do Polski. Urodziła się wprawdzie córeczka, ale żyła bardzo krótko i zmarła w kilka dni po śmierci swojej matki. Powstała w ten sposób zupełnie nowa sytuacja prawna. Mieliśmy bowiem na naszym tronie człowieka, który miał jedynie dożywotnie prawa monarsze. Żaden z jego potomków, notabene w tym czasie nie miał jeszcze żadnego, nie miałby prawa do tronu polskiego. Wobec tej sytuacji musiał się określić również Jagiełło. Przestała mu bowiem odpowiadać ta sytuacja prawna, w której Litwa była inkorporowana do Polski, bowiem mając prawa dziedziczne do Litwy, w momencie inkorporacji tracił je, a nie mógł liczyć na to, że jego potomstwo będzie panowało w Polsce i na Litwie. Jakie były zatem postanowienia Unii w Wilnie z 1401 roku? Otóż Jagiełło uznał Witolda jako dożywotniego wielkiego księcia litewskiego, podlegającego oczywiście zwierzchnictwu Jagiełły. Dopiero po śmierci Witolda władza na Litwie miała wrócić do Jagiełły, ale Litwa, nie było ani słowa, że Litwa ma być włączona do Polski.
Gdyby zaś polski monarcha zmarł przed Witoldem, to polscy panowie w porozumieniu z wielkim księciem mieli wybrać sobie monarchę. Jeszcze był jeden istotny punkt Unii Wileńskiej. Otóż obydwaj władcy mieli współdziałać przeciwko wspólnym wrogom. Chodziło oczywiście w pierwszym rzędzie o Krzyżaków. Ta współpraca przyniosła jeden imponujących rozmiarów efekt. Chodzi mianowicie o Wielką Wojnę z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411. Kulminacyjnym punktem tej wojny było wspólne zwycięstwo wojsk polskich i litewskich nad Krzyżakami pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku. Dwa lata później została zawarta, tym razem w Horodle, nowa unia pomiędzy Polską a Litwą. Zacieśniała ona związki między obydwoma państwami. Tu jeszcze mała dygresja. Mamy dzisiaj 24 września. Za 8 dni, czyli 2 października, będziemy obchodzić, albo nie obchodzić, bo kto pamięta o takich drobiazgach, okrągłą 600-letnią rocznicę właśnie zawarcia Unii w Horodle. Jagiełło nie tylko potwierdził prawo Witolda do tytułu Wielkiego Księcia Litewskiego, w tym momencie zresztą jako zwierzchnik formalny Witolda zaczął używać tytułu Supremus Dux Lituanie, czyli najwyższy książę Litwy. Potwierdził również, że po śmierci Witolda Litwa nie utraci osobowości prawnej i Jagiełło będzie miał prawo do wyznaczenia kolejnego wielkiego księcia. Gdyby z kolei monarcha Polski zmarł wcześniej, no to panowie polscy w porozumieniu z Witoldem i panami litewskimi mieli wybrać nowego władcę. Proszę zwrócić uwagę na to, że od początku wieku XV w aktach zawieranych między Polską a Litwą pojawia się na Litwie czynnik społeczny. Bo oczywiście ze strony polskiej akt w Krewie podpisywał Jagiełło jako ten król elekt, ale podpisywali panowie polscy. Czynnik społeczny, elita polityczna polska występowała od początku. Litewska nie. Litewska się pojawia dopiero na początku wieku XV. No właśnie, to prawo patrymonialne. Ważny był jeszcze jeden czynnik, który miał bardzo duże znaczenie dla dalszych przemian kulturalnych, społecznych, no a w pewnym sensie również i politycznych. Otóż 50 rodów litewskich, no tylko wielkich panów przede wszystkim, wyznania rzymskokatolickiego, zostało przyjętych do polskich herbów i otrzymało przywileje takie, jakie miała wówczas szlachta polska. No my pamiętamy, że oczywiście szlachta polska miała wielkie przywileje, wielkie prawa, ale jesteśmy w roku 1413. Szlachta polska nie miała specjalnie wielkich praw w tym czasie, bo większość praw dopiero miała otrzymać właśnie z rąk królów z dynastii jagiellońskiej. Także szlachta litewska wielkich praw nie otrzymała, ale naturalnie te 50 rodzin, które było beneficjentami Unii Horodelskiej, no miało znacznie większą pozycję w porównaniu z całą resztą panów litewskich i ruskich w Wielkim Księstwie Litewskim. Unia Horodelska spełniła tylko po części swoje zadania. Przede wszystkim nastąpiło niewielkie, ale jednak zbliżenie w zakresie ustroju polskiego i litewskiego, chodzi o te 50 rodzin. Natomiast jeśli chodzi o współdziałanie na arenie międzynarodowej, bo to
było też celem Unii Horodelskiej, to tutaj nastąpił całkowity regres. Królestwo Polskie prowadziło za panowania Władysława Jagiełły jeszcze kilka wojen z Zakonem Krzyżackim. Przypomnę, w 1414 tak zwana wojna głodowa, następna wojna w 1422. Litwa w tych wojnach nie brała udziału, wręcz przeciwnie, zachowywała bardzo życzliwą neutralność w stosunku do zakonu. Tak życzliwą, że wspomagała zakon żywnością. Więcej, pod koniec lat 20., to jest cały czas panowanie Witolda, Litwini próbowali zerwać całkowicie Unię Horodelską i Witold za plecami Jagiełły, no ale można powiedzieć nie bez wiedzy polskiego wywiadu ówczesnego, starał się o koronę królewską z rąk cesarza Zygmunta Luksemburskiego. Gdyby tą koronę otrzymał, to oczywiście Litwa stałaby się państwem, które nie byłoby zainteresowane w utrzymywaniu związku jakiegokolwiek z Polską. Wzmocniłaby oczywiście swój prestiż na arenie międzynarodowym i Jagiełło by stracił jakiekolwiek prawa do zwierzchnictwa nad Litwą. W roku 1430 wyprawiło się do Wilna poselstwo cesarskie wiozące koronę dla Witolda. No do Wilna nie dojechało, bo musiało jechać przez Wielkopolskę, a tamtejszy wojewoda, konkretnie wojewoda poznański, sędziwy Ostroruk, całe towarzystwo zaaresztował i koronę zatrzymał. Wkrótce zresztą sam książę Witold zmarł, ale no nie został królem. Tutaj notabene mała dygresja. Litwa miała tradycje królewskie. Przypominam, że w połowie wieku XIII wielki książę litewski Mendok przyjął chrzest właśnie w obrządku rzymskokatolickim i otrzymał w 1260 roku koronę królewską. No ale wkrótce po jego śmierci nastąpiła reakcja pogańska i ta pierwsza chrystianizacja Litwy się nie udała. Gdyby się udała, no to też dzieje tej części kontynentu europejskiego by najprawdopodobniej zupełnie inaczej wyglądały. Po śmierci Witolda, która właśnie nastąpiła w 1430, tron wielkoksiążęcy Jagiełło powierzył tym razem swemu bratu rodzonemu, Świdrygielle. Okazało się wkrótce, że nie był to dobry pomysł, bo brat, prawda, był rodzony, a nie strójeczny, ale równie nieprzyjazną politykę prowadził Witold. W tej sytuacji Jagiełło poparł pretensje Zygmunta Kiejstutowicza, młodszego brata Witolda, do tronu w Wilnie. Doszło do wojny domowej na Litwie, w rezultacie zwyciężył Zygmunt Kiejstutowicz. A jeśli chodzi o stosunki polsko-litewskie, otóż za panowania Zygmunta Kiejstutowicza i Władysława Jagiełły w latach 1432-1434 miało miejsce aż 5 aktów prawnych, które historycy nazywają uniami. No, dosyć duże przyspieszenie. Gwarantowały one tron litewski przede wszystkim synom Jagiełły i w wyniku tych aktów prawnych miało nastąpić współdziałanie polsko-litewskie w wojnach przeciwko Krzyżakom. I rzeczywiście takie współdziałanie miało miejsce. W okresie 1431-35 toczyła się wojna Polski z Zakonem Krzyżackim i w tej
wojnie naszym sojusznikiem było Wielkie Księstwo Litewskie. Po śmierci Władysława Jagiełły, nastąpiła ona w 1434 roku, objął rządy w Polsce jego najstarszy syn Władysław, zwany później Warneńczykiem, i panował co prawda w Wilnie w dalszym ciągu Zygmunt Kieślutowicz, jednak obie strony postanowiły zacieśniać współpracę i no właśnie, doszło do dalszych aktów unijnych. 1437, 1438, 1439, 1440 i trzeba w tym momencie powiedzieć dość. Rzeczywiście więcej nie zdążono tych unii zawrzeć, bo Zygmunt Kieślutowicz został otruty przez bojarów litewskich. Po jego śmierci, zgodnie z postanowieniami Unii zawieranych tak licznie w latach 30., tron wileński miał objąć król Władysław, ale nie objął. Dlatego, że bojarzy litewscy wybrali sobie jego młodszego brata, Kazimierza Jagiellończyka. W tym czasie nowo wyniesiony wielki książę litewski miał 13 lat i jak łatwo sobie wyobrazić, był wymarzonym władcą dla oligarchii magnackiej, no bo takiemu 13-latkowi to, znaczy można nim bardzo łatwo kierować, stosując umiejętne oczywiście środki perswazji. Władysław Warneńczyk oczywiście nie uznał tej uzurpacji i nie uznawał rządów swojego brata na Litwie. W latach 1440-1447 stosunki między Polską a Litwą były żadne i więcej, były wyraźnie wrogie. No niestety Władysław Warneńczyk nie miał zbyt dużo czasu, żeby się zająć sprawami litewskimi, bo w 1444 zginął w bitwie pod Warną. I w 1447 tron polski objął właśnie ten nieuznawany przez króla polskiego, jak i przez polskich panów uzurpator z Wilna, no objął w końcu również tron w Krakowie. Tak więc od 1447 Polskę i Litwę łączyła rzeczywista unia personalna, bo do tej pory też można mówić, że jakieś tam elementy unii personalnej były, bo ten każdorazowy książę, wielki książę litewski był, uznawał zwierzchnictwo teoretyczne króla polskiego, ale tym razem król polski był faktycznie jednocześnie wielkim księciem litewskim. Ta sytuacja trwała do 1492 roku, czyli do śmierci Kazimierza Wielkiego. Król oczywiście nie zamierzał dążyć do zacieśniania związków między obydwoma swoimi państwami. To było mu do niczego niepotrzebne, wręcz przeciwnie, osłabiałoby jego znaczenie tak w Polsce, jak i przede wszystkim na Litwie. Bo każdy bliższy związek korony i Litwy oznaczał osłabienie praw dziedzicznych Jagiellonów do Litwy. Mimo że Polską i Litwą przez wiele dziesięcioleci rządził ten sam władca, to współdziałaniu na arenie międzynarodowej nie było mowy. Przykładem niech będzie wojna 13-letnia z Zakonem Krzyżackim, toczona w latach 1454-1466, którą właśnie korona musiała prowadzić samodzielnie, samotnie, a była to kosztowna wojna. Pomoc litewska nawet w formie pieniężnej byłaby bardzo wskazana. Litwini wykazywali ścisłą neutralność. W momencie, kiedy Kazimierz Jagiellończyk zmarł, a jeszcze muszę wspomnieć o jednej rzeczy niebagatelnej. Otóż w latach 30.
w 1437 chyba siódmym. Wielki książę litewski Zygmunt Kiejstutowicz, walczący ze Świdrigiełą, wydał przywilej dla panów i bojarów ruskich, czyli prawosławnych. Na mocy tego przywileju nadawał im te same prawa, co panom i bojarom litewskim. Czyli zrównawał ich pozycję z pozycją, która miała szlachta polska, czyli dalsze zbliżenie ustrojowe. Natomiast Kazimierz Jagiellończyk w momencie wstąpienia na tron Polski, a więc w 1447, wydał wielki przywilej dla szlachty litewskiej całej, bez względu na zróżnicowanie narodowościowe czy szczególnie religijne, mianowicie rozciągnął na nich bardzo ważny przywilej szlachty polskiej. Neminem captivabimus nisi iure victum, czyli przywilej o nietykalności osobowej. Szlachcica litewskiego, ruskiego, od tej pory wielki książę nie mógł karać więzieniem, zanim sąd wydał wyrok skazujący. Przypominam Państwu, że gdyby prawo neminem captivabimus było stosowane w tej chwili w Polsce, to nie byłoby żadnych aresztów wydobywczych, ani w ogóle nawet aresztów tymczasowych. No, może taki areszt domowy byłby tolerowany w myśl neminem captivabimus. Nic więcej. Ma być wyrok i wtedy skazany idzie do więzienia albo idzie na szafot. Ale przed wyrokiem nie. Unia personalna, która trwała między Polską a Litwą za panowania Kazimierza Jagiellończyka, została po jego śmierci zerwana, bowiem rządy w Polsce objął Jan Olbracht, starszy syn króla, a rządy na Litwie jego młodszy brat Aleksander Jagiellończyk. Do tej pory Litwa była u szczytu swojej potęgi. Wschodnie granice Litwy sięgały aż do Moskwy. Kilkadziesiąt kilometrów od Moskwy przebiegała granica. Jednak w latach 1492-94 była dla Litwy pierwsza niepomyślna wojna z państwem moskiewskim. W wyniku jej Litwini stracili znaczną część terytoriów wschodnich i granica przebiegała już w odległości kilkuset kilometrów od Moskwy, nie kilkudziesięciu. Nastąpiło więc osłabienie państwa litewskiego. Litwini bardzo pożądali polskiej pomocy. Jednocześnie w latach 90. nastąpiło osłabienie pozycji państwa polskiego. W 1497 w trakcie wojny z Mołdawią wojska króla Jana Olbrachta poniosły klęskę w Lasach Bukowińskich. Ta klęska tak się odbiła w mentalności ówczesnego społeczeństwa, że powstało nawet przysłowie. Za króla Olbrachta wyginęła szlachta. To była właśnie ta bitwa w Lasach Bukowińskich. Jest też taka anegdota wiążąca z bitwą w Lasach Bukowińskich zwyczaj podcinania, golenia głów tak wysoko. W wieku XV szlachta polska, polskie rycerstwo nosiło się tak jak w całej Europie, czyli włosy tak do ramion. No i podobno Mołdawianie, jak złapali do niewoli pewną część polskich rycerzy, to ich właśnie za te długie włosy wieszali na drzewach. No i żeby uniknąć takich nieprzyjemności, zaczęto się podgalać.
Potem można powiedzieć, że zwyczaj ten przyjęli również kozacy zaporoscy. Czy to prawda, czy nie, ale w każdym razie wiązana jest z bitwą w Lasach Bukowińskich, a ściśle rzecz biorąc z klęską. W sytuacji osłabienia obu państw bracia zawarli porozumienie i doszło do kolejnej unii w Wilnie w roku 1499. Akt ten potwierdzał równoprawność obu stron, wprowadzał sojusz przeciwko wspólnym nieprzyjaciołom. Polska i Litwa miały się też informować o wyborze swoich władców, przy czym Jagiellonowie obydwaj potwierdzili swoje dziedziczne prawa do tronu litewskiego. W 1501 zmarł Jan Olbracht, a wielki książę litewski Aleksander został wybrany na króla polskiego. I z tym aktem wiąże się pierwsza w dziejach państwa polsko-litewskiego Unia Realna. Jak państwo kiedyś mieli okazję czytać różne podręczniki historii, to jest mowa, że Unia w Lublinie była Unią Realną. Jest to prawda, ale pierwszą Unię Realną między Polską a Litwą zawarto w 1501 roku w Mielniku. Dlaczego się ją pomija? Zaraz wytłumaczę. Unię w Mielniku poprzedził akt wydany również w Mielniku dla polskiego senatu. To była cena, za którą polscy panowie wybrali na tron Jana Olbrachta. A przypominam, że mieli wybór. Na Węgrzech i w Czechach panował jego starszy brat Władysław. Można go było wybrać. A był jeszcze najmłodszy Jagiellończyk, Zygmunt, który wkrótce zresztą zostanie królem polskim. Wybrano jednak Aleksandra, ale ceną był tenże przywilej mielnicki. Co otrzymywali polscy senatorowie? Bez zgody polskich senatorów król nie mógł prowadzić polityki zagranicznej i senatorowie uzyskiwali również zasadniczy wpływ na politykę wewnętrzną monarchy. Więcej, senatorowie zostali wyjęci spod ogólnego sądownictwa istniejącego w Królestwie Polskim. Zwykła szlachta miała podlegać dotychczasowym sądom, a panowie mieli podlegać specjalnym sądom, czyli senatora mógł sądzić tylko senator. Odwołanie do króla, a nie jakiś tam Kowalski. Unia realna, zawarta, jak już powiedziałem, w Mielniku, polegała na tym, że obydwa państwa, a ściślej rzecz biorąc, senatorowie polscy i senatorowie litewscy mieli wspólnie obierać sobie władcę, który byłby jednocześnie królem Polski i wielkim księciem litewskim. Proszę zwrócić uwagę, że w ten sposób Jagiellonowie zostali pozbawieni dziedzicznych praw do Litwy. I nie Polacy i Litwini mieli wybierać, tylko senatorowie polscy i senatorowie litewscy. Taka pozycja, jaką otrzymali w Mielniku polscy senatorowie, odpowiadała pozycji, jaką senatorowie litewscy mieli na Litwie. Nic więc dziwnego, że po koronacji król Jan Olbracht zmienił zdanie i nie zamierzał realizować ani przywileju mielnickiego, ani tym bardziej Unii Mielnickiej. Otrzymał wsparcie polskiej szlachty, która też nie chciała być w sytuacji poddanych wobec wojewodów czy kasztelanów miejscowych. W rezultacie przy współdziałaniu króla i szlachty Sejm w Piotrkowie w 1504 roku uchwalił prawa o inkompatybiliach i o rozdawnictwie dóbr królewskich. To wszystko godziło w uprawnienia Senatu. Jeśli chodzi o rozdawnictwo dóbr, król bez zgody Sejmu nie mógł zastawiać dóbr królewskich nikomu. Król bez zgody Sejmu nie mógł alienować dóbr królewskich. Czasownik alienować pochodzi z łaciny. Oznaczać
Można powiedzieć, że takim czasownikiem współczesnym dobrze oznacza, oddającym znaczenie, to jest sprywatyzować. Czyli król nie mógł nikomu nadać na dziedziczną własność dóbr królewskich za żadne pieniądze. I też nie mógł ich dawać w lenno. Lenno to jest też taki rodzaj własności dziedzicznej, ale król może ją pod pewnymi warunkami odebrać. Drugie prawo, które uchwalono wówczas, to prawo o inkompatybiliach, czyli zakaz łączenia wielu urzędów. Przede wszystkim nie można było sprawować dwóch urzędów senatorskich jednocześnie. Do tej pory sprawowano 2, 3 i 4. Na Litwie to i 5 się zdarzało. Jedna osoba. Tacy byli wtedy zdolni ludzie. No teraz też mamy takich zdolnych. Jak nieraz w jakiejś audycji, szczególnie ekonomicznej, się wylicza tych wszystkich panów ekspertów, no to tak tych tytułów to jest 15, a każdy z nich jest warty po kilka tysięcy uposażenia. Więc tu inkompatybilia by się też przydały. Nie można było łączyć urzędu senatorskiego z urzędem sędziowskim ziemskim. Przypominam, sądy ziemskie to jest jurysdykcja cywilna, ani urzędu senatorskiego z urzędem starosty grodowego w danym województwie. Starosta grodowy to jest władza kryminalna. Kolejny Sejm zwołany w Radomiu w 1505 uchwalił konstytucję Nihilnowi. Słowa Nihilnowi sine omnium consensu oznaczały, że niczego, żadnych nowych praw nie można uchwalać bez zgody obu izb sejmowych i króla. Czyli cały przywilej mielnicki legł w gruzach, bo senat stracił swoje znaczenie polityczne, został zrównany z izbą poselską. Czyli powiedzmy Kowalski zrównany z Ostrorogiem. Już Ostrorog był wspomniany. W tej sytuacji Sejm Litewski nie ratyfikował Unii Mielnickiej. Nie ratyfikował Unii Mielnickiej również Sejm Polski. I od tego momentu Unia Mielnicka stała się po prostu bardzo interesującym, cennym dokumentem pergaminowym, no, który no, ma takie znaczenie teoretyczne. Pokazuje pewien stan, który istniał krótko, to wszystko. W dalszym ciągu to, co łączyło państwo polskie i państwo litewskie, to była jedynie Unia realna. Przepraszam, Unia oczywiście personalna. Wspólnymi władcami byli Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt Stary, jego najmłodszy brat, panujący w latach 1506-1548 i wreszcie Zygmunt August, ostatni Jagiellon. Ostatnim Jagiellonom wystarczał ten model stosunków między Polską a Litwą, jaki był, bo każde większe zbliżenie to było osłabienie właśnie pozycji Jagiellonów jako władców dziedzicznych. Dochodziło oczywiście do współdziałania obu państw na arenie międzynarodowej i również militarnej, ale na specyficznych warunkach. Taką barierę wyznaczał interes państwa litewskiego. Jak Litwini nie byli zainteresowani w popieraniu Polski, to jej nie popierali. Natomiast jak potrzebowali polskiego poparcia, to polskie poparcie otrzymywali. Tak mniej więcej to wyglądało. Przykłady. W latach 1500-1503, 1507-1508, 1512-1522, wreszcie 1534-1537 toczyły się wojny Litwy z państwem moskiewskim. Gdyby nie pomoc Polska, to granica no, litewska by się bardzo przesunęła na zachód. W 1514 doszło dzięki pomocy polskiej do wielkiej bitwy
wojsk polsko-litewskich. Dowódcą był książę Konstanty Ostrogski, a więc formalnie rzecz biorąc Litwin, faktycznie Rusin, no ale obywatel litewski, pod Orszą, gdzie armia moskiewska została rozgromiona. To była bardzo przykra dla Moskali walka, bo po raz pierwszy mieli okazję zapoznać się z artylerią na własnej skórze. W latach 30., konkretnie w 1534 roku, polska pomoc umożliwiła odbicie z rąk moskiewskich Homla i Starodub, a przy czym Starodub został szybko utracony, a Homel utrzymał się przy Litwie. Natomiast w wojnach, które Polska toczyła z zakonem krzyżackim 1519-21, ostatnia wojna z krzyżakami, oraz wojny toczone z Mołdawią 1531, następnie 37-38, Litwini nam nie pomagali. Podsumowując cały okres sprzed zawarcia Unii Lubelskiej, czyli do 1569, należy stwierdzić, że stosunki polsko-litewskie przybierały bardzo różny charakter. Od bardzo bliskiego współdziałania, tak militarnego jak politycznego, aż po rywalizację i szkodzenie sobie nawzajem, na przykład w czasie panowania Witolda na Litwie. Przez cały jednak czas następowało zbliżenie kulturowe między obydwoma społeczeństwami. Następowało również pewne powolne, ale stałe zbliżenie systemów politycznych. Za dążeniem do zawarcia Unii Realnej optowała przede wszystkim początkowo wyłącznie szlachta polska. Szlachta litewska czy panowie litewscy byli gotowi tylko na niewielką korektę we wzajemnych stosunkach, ale o żadnej faktycznej Unii Realnej nie myśleli. Najważniejszym jednak czynnikiem, który hamował dalsze postępy Unii, była polityka dwóch ostatnich Jagiellonów, którzy no nie chcieli doprowadzić do powstania wspólnego państwa polsko-litewskiego, bo na Litwie mieli władzę dziedziczną, a w Polsce obieralną. No to trudno im zarzucać, że chcieli osłabić swoją pozycję. Zygmunt August przez większość swojego panowania postępował w kwestii Unii Polsko-Litewskiej dokładnie tak samo jak jego ojciec. Ci, którzy z Państwa mieli okazję słuchać mojego wykładu rok temu o Zygmuncie Auguście, to wiedzą, że w pewnym momencie król zmienił swoją postawę o 180 stopni. Tak się stało na początku 60. lat XVI stulecia. Co o tym zadecydowało? Podstawowym czynnikiem była polityka bałtycka Zygmunta Augusta. Król obserwował słabnące i to bardzo wyraźnie państwo zakonne, państwo zakonu kawalerów mieczowych. Ten proces również obserwowali sąsiedzi. Zawsze jest tak, że życzliwi sąsiedzi pomogą słabnącemu sąsiadowi, żeby szybciej osłabł. Po co się ma męczyć? Zygmunt August w 1557 zmusił, no właśnie groźbą wojny, tam nawet była jakaś lekka demonstracja wojsk litewskich, wielkiego mistrza zakonu kawalerów mieczowych Wilhelma von Fürstenberga do zawarcia traktatu politycznego skierowanego przeciwko Moskwie. Rok wcześniej Wielki Książę Moskiewski Iwan IV Groźny zmusił tegoż Wielkiego Księcia do zawarcia sojuszu przeciwko Litwie. Krzyżacy, czy
Kawalerowie mieczowi byli bardzo słabi, więc żadnego oporu żadnym wojskom nie stawiali. Która armia weszła, to oni podpisywali wszystko to, co, do czego ich skłaniano. W 1558 roku już na poważne wszedł szranki o Inflanty, bo tak się nazywał obszar, nad którym władał zakon kawalerów mieczowych, dzisiejsza Łotwa i Litwa, do poważnej rozgrywki. W 2 lata później włączyła się także Szwecja i Dania. I od tego momentu zaczęły się poważne kłopoty, przede wszystkim natury finansowej, bo wojna wymaga środków. Siły skarbu litewskiego były za małe. Pożyczki, których udzielali królowi senatorowie polscy, też były za małe. Król zdecydował się pójść na współpracę z ruchem egzekucyjnym. Nie chcę przedłużać, więc nie będę dokładnie wyjaśniał programu ruchu egzekucyjnego. Wspomnę tylko, że ruch egzekucyjny jako jeden ze swoich postulatów miał realizację, jak to formułowano, Unii w Krewie. A Unia w Krewie oznaczała inkorporację Litwy do korony. I takie też było stanowisko ruchu egzekucyjnego. Jednak Zygmunt August postanowił realizację tego postulatu przesunąć na sam koniec. I przedtem doprowadził do dalszej koniecznej unifikacji ustrojowej między Polską a Litwą, bo obydwa te państwa, mimo pewnych zbliżeń, mimo tego, że na przykład tacy Radziwiłłowie potrafili mówić i pisać po polsku, to jednak państwa te się różniły między sobą. I to zasadniczo. W 1563 król wydał przywilej dla szlachty prawosławnej, który całkowicie zrównywał ją w prawach ze szlachtą katolicką na Litwie, bo w Polsce byli zrównani. Ta dyskryminacja była niewielka. Prawosławni nie mogli obejmować tylko 6 najwyższych urzędów w Senacie. Wojewody Wileńskiego, kasztelana Wileńskiego, wojewody Trockiego, kasztelana Trockiego, starosty Żmudzkiego i kasztelana Żmudzkiego. Taka to była dyskryminacja. Niewielka, ale jednak. Lata 65-66 to jest wdrożenie przez uchwalonej na Sejmie Litewskim z inicjatywy Wilnie, z inicjatywy króla, reformie sądownictwa. Na Litwie zaprowadzono takie sądy jak w koronie, czyli ziemskie, grodzkie i podkomorskie. Więcej. Cała ludność szlachecka, łącznie z senatorami, miała podlegać tym sądom. W ten sposób na Litwie uległ likwidacji stan panów, w sensie prawnym. Cała szlachta była równa sobie. Czyli tak jak wcześniej szlachcic polski mógł powiedzieć, że szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, to od tego momentu szlachcic litewski też tak mógł powiedzieć, pod warunkiem, że miał pewność, że wojewoda nie podsłuchuje. Bo jakby podsłuchiwał, to mogłoby się to dla niego trochę gorzej skończyć niż dla szlachcica polskiego w takich okolicznościach. Jest taka anegdota o księciu Jeremim Wiśniowieckim z Sejmu 1646. No, książę Wiśniowiecki oczywiście w tym czasie był już Polakiem, w sensie, że obywatelem korony, ale przed Unią to Wiśniowieccy byli książętami litewskimi. No i oskarżono księcia, że groził jakiemuś posłowi, że każe go obić obuchami. I książę się po prostu oburzył. Powiedział, jak to? Przecież gdybym mu zagroził, że go obije obuchami, to już byłby obity. W 1562 zdarzyło się jedno dosyć ważne wydarzenie, które zmieniło również w jakimś stopniu postawę króla. Otóż zebrana na pospolitym ruszeniu pod Witebskiem szlachta litewska
wysłała poselstwo na Sejm do Piotrkowa, to był pierwszy Sejm egzekucyjny, z prośbą o zawarcie unii realnej z Polską. Po raz pierwszy Litwini zażądali unii z Polską. Dlaczego szlachta, nie senatorowie? Dlatego, że szlachta liczyła na to, że unia realna osłabi władzę wielkich panów na Litwie i zapewni szlachcie litewskiej pozycję podobną, jaką miała szlachta koronna. Po reformach z lat 60. możliwe było już zawarcie unii realnej, ponieważ obydwa państwa miały zbliżoną do siebie strukturę ustrojową. Na 23 grudnia 1568 roku król zwołał do Lublina Sejm, który miał obradować nad Unią. Wspomnę jeszcze tylko, kiedy się skończył, bo żeby pokazać Państwu, jak długo obradowali. 12 sierpnia 1569. Stanowiska były w chwili wyjścia całkowicie rozbieżne. Większość posłów, którą stanowili egzekucjoniści, no, uważała, że dyskusja na temat Unii nie powinna być długa, bo trzeba uchwalić akt, że Litwa jest przyłączona do Polski, koniec, kropka. No o czym tu dyskutować? Jakie zasady? No są przyłączeni, proste. Ale jednak w swojej łaskawości chcieli trochę Litwinów dowartościować i proponowali, żeby tą Litwę jakoś tak docenić i nazwać ją Nową Polską, ten cały obszar. No oczywiście Litwini to no nie mogli tego zaakceptować w żadnym wypadku, tak skrajnej postawy. Zresztą senatorowie litewscy starali się jak tylko mogli storpedować obrady. W pewnym momencie wpadli na pomysł, że należy doprowadzić do zerwania Sejmu, tylko wybrali fatalną metodę do tego. Mianowicie na początku marca w nocy uciekli z Lublina i wyjechali na Litwę, licząc na to, że no, polscy parlamentarzyści i król skapitulują i rozłożą ręce. No trudno, Unii nie zawrzemy w tym roku, może w następnym, może za dwa lata się zawrze. Wszystko tutaj zależało oczywiście od stanowiska Zygmunta Augusta, który stanął na wysokości zadania, mimo tej kłopotliwej sytuacji, w jaką wprawili go litewscy poddani. 5 marca król zdecydował się, już po ucieczce Litwinów, na realizację zasadniczego postulatu ruchu egzekucyjnego. Mianowicie przelał na koronę polską swoje dziedziczne prawa do Litwy. Zgodnie z tym aktem, jaki jest status państwa litewskiego? No, niewesoły. Od strony teoretycznej i ówczesnego prawa europejskiego. Co dalej? Również w marcu nastąpiła inkorporacja do korony trzech województw litewskich, mianowicie Podlaskiego, Wołyńskiego i Bracławskiego. Jeśli chodzi o Podlasie, to pretensje do zachodniej części Podlasia rościło Mazowsze, bo w okresie średniowiecza ten teren należał po prostu do księstw mazowieckich. Litwini go w pewnym momencie oderwali. A dlaczego województwo wołyńskie i bracławskie? Trzeba się cofnąć aż do roku 1340. Jest to moment, kiedy umiera ostatni książę Rusi Halicko-Włodzimierskiej, Jerzy Trojdenowicz, faktycznie Bolesław, syn Trojdena, księcia mazowieckiego, który przekazał w testamencie całe swoje państwo sięgające, upraszczam sprawę, od Buga aż po Perejesław mniej więcej. Swemu kuzynowi, królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Król jednak nie mógł przejąć całego spadku.
porządku, bo się zgłosili do niego również Litwini, którym nikt niczego nie dał, no ale chcieli skorzystać na zaistniałej sytuacji. W rezultacie wieloletnich wojen tereny te zostały podzielone. Część zachodnia do Polski, część wschodnia do Litwy. No ale właśnie nasi przodkowie mieli dobrą pamięć i pamiętali o tym. I na każdym Jagiellonie próbowali wymusić zwrot co najmniej Wołynia. Jagiellonowie nie spełniali tego postulatu, aż wreszcie Zygmunt August postanowił go spełnić. Jednocześnie wysłał na Litwę rozkaz, aby Litwini wracali na Sejm z tym, że mają wybrać nowy komplet posłów. Po powrocie na Sejm pertraktacje szły dosyć szybko między obu stronami. W międzyczasie król przyłączył województwo kijowskie również do korony. Dlaczego? Szlachta polska nie chciała Kijowszczyzny, ale województwo kijowskie to był teren, na którym leżały duże posiadłości książąt wołyńskich. I książęta wołyńscy chcieli mieć wszystko w jednej części państwa, ponieważ Wołyń już był w Polsce, to chcieli, żeby Kijowszczyzna też była w Polsce. I dlatego Kijowszczyzna została włączona. Egzekucjoniści musieli się wycofać ze swojego postulatu likwidacji państwa litewskiego. Państwo litewskie pozostało, a właściwie zostało połączone z państwem polskim w jeden wspólny organizm. Zasada tego połączenia była, można powiedzieć, w pełni partnerska. Były dwie wspólne instytucje. Król, którego miano wspólnie wybierać, i Sejm. I tutaj Sejm jest kluczowy, bo senatorowie litewscy zostali włączeni do Senatu Polskiego, ale nie na końcu automatycznie, tylko uzyskali w stosunku do swojej rangi bardzo wysokie miejsce w hierarchii. Tak samo postąpiono z litewskimi posłami. Zachowano jednocześnie całą strukturę urzędów na Litwie i całą administrację litewską. Państwo oczywiście czytali pana Tadeusza i tam są takie dziwne osoby, jedna klucznik się nazywa. No właśnie, owszem, był klucznik, był mostowniczy na Litwie, budowniczy nawet. No takich dziwacznych urzędów w koronie nigdy nie było. A na Litwie no do końca te urzędy były zachowane i nawet niektóre z nich pełniły swoje dawne funkcje. Również zachowano stanowiska ministrów litewskich. Obydwa państwa dysponowały odrębnymi armiami z odrębnym najwyższym dowództwem. Hetman litewski nie podlegał hetmanowi koronnemu. Obydwaj podlegali jedynie królowi. Posiadały również wspólne centralne kancelarie i wspólną skarbowość. Moneta co prawda była wspólna, ale na rewersie koronnej był orzeł, a litewskiej oczywiście pogoń. Więc można było odróżnić, które były gdzie bite. Zlikwidowano odrębne parlamenty koronny i litewski w Wilnie i ujednolicono strukturę Senatu Litewskiego na wzór koronny, to znaczy ostatnia rodzina książęca, która miała jeszcze dziedziczne prawo do zasiadania w Senacie, książęta słudcy stracili to prawo. Biorąc to pod uwagę, można stwierdzić, że słowa z proklamacji do aktu Unii Lubelskiej, że Unię zawierają wolni z wolnymi, równi z równymi, odpowiadały prawdzie. Wspomnieć trzeba jeszcze o jednej instytucji zwanej alternatą. Otóż jeśli na jednym Sejmie marszałka wybierano z Wielkopolski, to
to na drugim Sejmie obligatoryjnie marszałek musiał pochodzić z Małopolski, a na trzecim obligatoryjnie z Litwy. W ten sposób Litwini, mimo że zawsze stanowili mniejszość w Izbie Poselskiej, mieli gwarancję, że na co trzecim Sejmie ich przedstawiciel będzie kierował obrodami parlamentu. No również sposób obrad Izby Poselskiej gwarantował, że bez zgody litewskich parlamentarzystów nic na temat, żadne prawo dotyczące Litwy nie będzie mogło być uchwalone. Na końcu trzeba by zadać pytanie, co stanowi o wielkości tego aktu. Właściwie dlaczego o tym w ogóle mówimy? I dlaczego to było jedno z największych osiągnięć ustrojowych Rzeczpospolitej, czy Polski i Litwy w ich dziejach. No drugie takie wielkie osiągnięcie ustrojowe to oczywiście Konstytucja 3 maja. No powiem trochę może nieskromnie, ale innych nie znam. Bo jakoś te inne to są dużo, dużo bardziej skromniejsze. Na czym polegała ta wielkość? Przede wszystkim na zasadach, na jakich zawarto Unię. Mimo że na początku obie strony zajmowały skrajne stanowiska, udało się doprowadzić do niemalże idealnego kompromisu polegającego na tym, że Litwa jako strona słabsza miała zagwarantowane przestrzeganie jej interesów i zagwarantowane równouprawnienie. Takim symbolicznym wyrazem tego był idealny parytet w rządzie. Połowa ministrów litewskich, połowa ministrów koronnych. Prawda? A nie trzeba było tam Unii Europejskiej, żeby o jakichś parytetach pouczać. Drugi fenomen to jest trwałość Unii Polsko-Litewskiej. Na straży Związku Polsko-Litewskiego nie stała żadna silna armia, bo jej nie było, ani żaden silnie scentralizowany system biurokratyczny, bo go też nie było. Co w takim razie stało? A no właśnie, Sejm, parlament raz, druga rzecz to kultura obywatelska szlachty polskiej i litewskiej i trzecia, związana z tym, to oczywiście prawa. Prawa do wolności, do równości, jednym słowem cały system praw, które gwarantowały obywatelom wpływ na to, co się dzieje w państwie. Unia trwała dość długo, aż do końca istnienia Rzeczpospolitej, czyli do 1795. Długi też był okres dochodzenia do Unii. On był trudny, jak już Państwu mówiłem, ale w pewnym sensie cementował ten związek. Bo 200 lat to jest wystarczający okres, żeby te obydwa państwa się mogły dobrze poznać. Jeśli chodzi o długość okresu poprzedzającego Unię realną i o jej trwałość, to Unię Lubelską można porównywać jedynie z Unią Angielsko-Szkocką. Została ona zawarta w 1707 roku, trwa do dzisiaj, a Unię realną angielsko-szkocką poprzedził 101-letni okres Unii Personalnej. No, my jeszcze mieliśmy dodatkowo prawie że setkę na dotarcie się tych interesów wspólnych, ale do poza właśnie przykładem brytyjskim, to podobnego fenomenu w dziejach europejskich nie ma. Dziękuję bardzo za uwagę i chyba trochę przedłużyłem.
Mendogowi jako pierwszemu z władców litewskich udało się zjednoczyć wszystkie litewskie plemiona. I w momencie, kiedy to osiągnął, zdał sobie sprawę, że należy zabezpieczyć pozycję państwa litewskiego w Europie. No do tego prowadziła droga przez chrystianizację. Innej drogi nie było, no pozostało los Prusów lub Jadźwingów. Więc Mendog się zdecydował na to rozwiązanie. Oczywiście wkrótce potem zmarł i to zadecydowało o tym, że to się nie powiodło. Następni władcy litewscy powrócili do państwa, ale w wyniku podbojów litewskich, a Litwini przede wszystkim szli w kierunku wschodnim, to już w wieku XIV większość mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego to byli chrześcijanie, tylko tyle, że prawosławni, prawda? Żeby nie być takim gołosłownym, przykład no dosyć wymowny. Matka Jagieły to była Rusinka, a więc prawosławna. On miał matkę chrześcijankę. Proszę bardzo. Dziękuję. Szlachta litewska w XV wieku miała bardzo niewiele do powiedzenia. Decydowało zdanie kilku najważniejszych rodzin w Wielkim Księstwie Litewskim. Tam naprawdę panowała oligarchia. Problem z tą Litwą po Unii polegał na tym, że co prawda stan panów został zniesiony w sensie prawnym, ale ci panowie pozostali. Pozostały ich olbrzymie dobra i pozostała tradycja znaczenia politycznego. Dlatego ten system polityczny, przede wszystkim parlamentaryzm, w Rzeczpospolitej Obojga Narodów zaczyna coraz bardziej kuleć, bo dochodzi ten czynnik no, prawdziwie magnacki. Ci wielcy magnaci to byli no, na wschodzie Rzeczpospolitej, nie w Wielkopolsce czy w Małopolsce. A to oczywiście rzutowało później na stosunki polityczne i społeczne całego państwa. Dlaczego wielcy panowie nie chcieli litewscy? No, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w wieku XV gdyby rzeczywiście włączono Litwę do Polski, to byłby nieprawdopodobny kłopot. Dlaczego? Dlatego, że przypominam prawo patrymonialne. Litwa jest własnością księcia wielkiego i jego rodziny. Giedyminowicze byli rozrodzoną rodziną i każdy z nich dostawał takie na wpół udzielne księstwo czy księstewko. Dopiero za Kazimierza Jagiellończyka następowała likwidacja większości księstw litewskich. Tamtych książąt było no mnóstwo i oni byli na wpół niezależni. Większa część z nich była zresztą prawosławna. Dlatego na przykład te wojny prowadzone z Moskwą pod koniec wieku XV, no to ci książęta, którzy pograniczni, którzy byli prawosławni, no bardzo łatwo przychodzili na stronę moskiewską. No język ten sam, wyznanie to samo, co za różnica. Ta struktura była tak różna, że to nie sposób byłoby
połączyć rzeczywiście w Unię Realną. To musiało dojrzeć. A Kazimierz Jagielończyk, który no, nie chciał tej Unii, likwidując poszczególne księstwa, przekształcając je w województwa, pod koniec lat 40. zlikwidował księstwo wołyńskie, utworzył województwo wołyńskie. W latach 70. zlikwidował księstwo kijowskie, utworzył województwo kijowskie. No, on był tym człowiekiem, który faktycznie sprawiał, że system się zbliżał do polskiego. Proszę bardzo, kto z Państwa jeszcze chciałby zadać pytania? Proszę. To znaczy, ja chciałem spytać, bo z tego, co Pan powiedział, to właśnie wynika to, co się bardzo wielu osobom marzyło, czyli późniejsza Unia jeszcze polsko-moskiewska była chyba jeszcze bardziej nierealna niż ta wcześniejsza Unia polsko-litewska, bo tutaj mentalność moskiewska w stosunku do mentalności nawet litewskiej była jeszcze zdecydowanie inna. Tak, oczywiście szans na zawarcie Unii z Moskwą nie było żadnych. No, gdyby Rzeczpospolita wystawiła na początku XVII wieku kilkakrotnie silniejszą armię, to byłaby szansa, bo by się ich zmusiło i jakoś by się te różnice... Znaczy, problem polegał na tym, że gdyby były możliwości nadania bojarom moskiewskim takich praw jak szlachcie polskiej, to by wystarczyło. No ale do tego trzeba było zająć większą część państwa moskiewskiego, a żeby zająć, trzeba było mieć dużą armię. My w wieku XVII byliśmy w stanie nawet stolicę zajmować, ale jeśli chodzi o obszar całego państwa, to było góra 10-15%. To i tak było więcej niż Napoleon. Proszę. A jakie były reakcje panów litewskich na przyłączenie tych województw do Rzeczpospolitej? I jakie były w ogóle stosunki na Litwie, ponieważ większość obywateli, jeżeli można użyć tego słowa, Wielkiego Księstwa była prawosławna. Zresztą nawet językiem urzędowym Wielkiego Księstwa był język ruski, a tak, nie tak, litewski. Tak, ja o tym zapomniałem wspomnieć. Starobiałoruski, więc tak naprawdę można by, Białorusini w ogóle jakby odnoszą się do Wielkiego Księstwa jako do swojego państwa. Jeśli chodzi o stosunek zarówno senatorów litewskich, jak i chyba szlachty litewskiej, tej, która pozostała w Wielkim Księstwie Litewskim, to inkorporacji tych województw do korony był bardzo negatywny. Oni byli no po prostu rozwścieczeni. I ta pamięć o tej krzywdzie no, przez długi czas trwała. I jak się czyta listy Radziwiłłów, jak oni jadą powiedzmy z Wilna do Warszawy, to wjeżdżając do województwa podlaskiego piszą, że jeszcze są na Litwie. W czasie pierwszej i drugiej elekcji Litwini próbowali wykorzystać sytuację braku monarchy, żeby odebrać te województwa. W związku z tym proponowali, przeważnie popierali Habsburgów, szczególnie w czasie drugiej elekcji i wręcz postawili warunek cesarzowi Maksymilianowi, że poprą jego kandydaturę, jeśli im zagwarantuje, że po koronacji przepisze te województwa z powrotem do Wielkiego Księstwa. I jak postąpił cesarz? No cesarz postąpił, byśmy powiedzieli, że z jednej strony uczciwie, a z drugiej strony jako no, mąż stanu, bo on wiedział, że będzie władcą podwójnego państwa. I robiąc prezent Litwinom, miał być przeciwko sobie Polaków. No a czynnikiem silniejszym była jednak Polska. W związku z tym cesarz odpowiedział, że w żadnym wypadku się na to nie zgadza. Mogą go wybrać, zgadza się, by go wybrano, ale żadnych nie będzie
zmian terytorialnych pomiędzy Polską a Litwą. Także to odrzucał. Potem Litwini już takich prób nie podejmowali, ale zrobili jedną rzecz dosyć paskudną. W roku 1587 mieli przygotowany trzeci statut litewski. Wtedy było bezkrólewie i na początku 1588 na Sejmie Koronacyjnym podsunęli Zygmuntowi III ten do podpisania ten trzeci statut. Zygmunt III go podpisał, bo to jeszcze było przed bitwą pod Byczyną. Tron był niepewny, a Litwini no, powiedzieli, że jak nie podpiszę tego, to nie uznajemy go panowania. I co tam było interesującego w tym? Jeden punkt. Wbrew Unii Lubelskiej, która pozwalała na swobodne osiedlanie się Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce, kupowanie przez Polaków dóbr na Litwie i przez Litwinów dóbr w Polsce, to Litwini wprowadzili w tym trzecim statucie zapis. Żaden koroniarz nie ma prawa nabywać pięci ziemi na Litwie. No, chyba że się ożeni z Litwinką, to wtedy drogą dziedziczenia jego dzieci mogą mieć litewską własność. Ale tak to nie. Byliśmy traktowani jako cudzoziemcy. I to funkcjonowało do końca istnienia Rzeczpospolitej, bo tego nie zmieniono. Proszę bardzo, zachęcam do zadania pytań. Stosunki wewnątrz księstwa, tutaj nie było specjalnych problemów. Zresztą panowie litewscy zaczęli, ci wyznania prawosławnego, albo pochodzenia litewskiego, albo ruskiego, zaczęli od połowy wieku XVI polonizować się kulturowo poprzez przechodzenie na kalwinizm. A już z kalwinizmu pod koniec wieku XVI przechodzili na katolicyzm. Już nie było problemu. Jest taki świetny przykład osoby znanej, kanclerz wielki litewski Lew Papiecha, robiący karierę pod koniec panowania Zygmunta Augusta, potem przez całe panowanie Batorego i Zygmunta III. Urodził się jako prawosławny. Jako młody człowiek został kalwinistą, a u schyłku wieku XVI przeszedł na katolicyzm. Trzy wyznania, jeden człowiek. Proszę bardzo. Jeśli można, to jeszcze drugie pytanie. Skoro było tak dobrze, to dlaczego się skończyło tak źle? Bo właściwie no, dynastia Jagiellonów padła. Stracili Królestwo Węgier, Czech, no, obojga narodów. To chyba nie jest przypadek, że w tym czasie ta dynastia no, tak dużo straciła. Czy mechanizm, czy Unia Lubelska, czy ona zakończyła pewien etap, czy to może tu jest jakiś mechanizm, który na to wpływał, bo na pewno ktoś za tym stał, ja nie mam wątpliwości, czy to nie jest chyba przypadek. Dziękuję. Jeśli chodzi o te utraty, przede wszystkim Węgier i Czech, no to za tym stali niewątpliwie Turcy. Bo w 1526 król czeski i węgierski, Ludwik Jagiellończyk, no, dał się Turkom pobić i zginął. Miał 20 lat. Oczywiście był żonaty i, no, co prawda jesteśmy na terenie kościoła, ale to można powiedzieć. Był wychowywany przez ludzi związanych z Habsburgami. Tą sprawę zaniedbał Zygmunt Stary. No i oni go wychowywali tak, że nie miał zainteresowania swoją młodą żoną, zresztą Habsburżan bardziej się młodymi chłopcami interesował. Czyli taki postępowy był facet. No. Zginąć to zginął, ale on był od kilku lat żonaty.
gdyby się tą swoją żoną interesował, to by jakiś tam dwulatek, czy trzylatek, czy roczniak po nim pozostał, a to nie pozostał. Jeśli chodzi o Zygmunta Augusta, to tutaj sprawa wygaśnięcia Jagiellonów ma inny charakter. Mianowicie on się bardzo interesował kobietami. I rezultatem no, była choroba, która powoduje bezpłodność. Historycy tylko się spierają, czy nabawił się jej od Barbary Radziwiłłówny, która z kolei się nabawiła od swego starszego męża pierwszego, czy też od którejś z dwórek matki, czyli od jakiejś młodej Włoszki. Za tym, że nie od Barbary, tutaj tą Litwinkę można uniewinnić, tylko to jednak te Włoszki, przemawia fakt, że jedna z jego sióstr, Katarzyna Jagiellonka, sióstr Zygmunta Augusta, dokąd żyła, to pilnowała i to dosłownie tak trzymała swojego jedynaka Zygmunta. Katarzyna zmarła, jak królewicz szwedzki miał 16 lat. Do tego czasu musiała z nią spać, żeby gdzieś nie poszedł na boki i żeby dynastia Jagiellonów po kądzieli nie wymarła na nim. Tak jak się stało ze starszym bratem Zygmuntem Augustem. Proszę bardzo. Ja miałbym takie pytanie, czy coś można było zrobić podczas Sejmu Unijnego, żeby uniknąć roku 1648? Jak pan uważa? Nic nie można było zrobić, dlatego że nawet wtedy jeszcze nie było kozaków. Znaczy, była ludność mieszkająca tam w pobliżu Siczy, czy na Chortycy, tych wysepek tam było dużo, no ale ona nie sprawiała żadnego problemu. Poruszył pan rok 1648, więc można by spojrzeć na to trochę szerzej, mianowicie niewątpliwie budzącego się wówczas w jakiejś formie świadomości narodu ruskiego, którego głównym wyrazicielem byli kozacy zaporoscy, czy raczej starszyzna kozaków zaporoskich. Takich tendencji nie było w ogóle w wieku XVI. Gdyby ci wielcy kniaziowie, książęta wołyńscy zażądali od Zygmunta Augusta jakichś specjalnych gwarancji, to by je dostali na Sejmie Unijnym, ale oni nie żądali, nie mieli żadnej potrzeby. W czasie panowania Stefana Batorego wszyscy wiedzą, że powstał Trybunał Koronny i Litewski, ale powstał też Trybunał Ruski w 1578 roku. On działał w Łódzku, a raczej miał działać dla województwa wołyńskiego, bracławskiego i kijowskiego, a więc tych województw, na których obowiązywały dwa statuty prawa litewskiego. No one się różniły od systemu koronnego, oczywiście. No i co się stało? W 1591 ten trybunał został zlikwidowany, czy nawet w 88. Na żądanie szlachty z tych terenów, bo ona go nie chciała. On im był do niczego niepotrzebny. Oni woleli jechać do Lublina niż do Łódzka. No nie odczuwali takich potrzeb, więc nie można było rozwiązać problemu, którego po prostu wówczas nie było. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu profesorowi za dzisiejszy wykład.